Witajcie! Zapraszam Was na pierwszy z 13 wykładów pod tytułem Trzy Kosmiczne Przesłania. Seria ta pozwoli nam zgłębić tajemnice Pisma Świętego, poznać prawdy zawarte w biblijnej księdze Apokalipsy Świętego Jana. Będzie to niesamowite przeżycie. Witam Was i zachęcam do pilnego studiowania Księgi Apokalipsy, a zwłaszcza jej 14 rozdziału. Każdego tygodnia będziemy studiować kolejny temat. Nasz mówca to znany kaznodzieja pastor Mark Finley. Zachęcam Was, abyście nie opuścili żadnego z kolejnych wykładów. Zaproście swoich przyjaciół do ich wysłuchania. Znajomym możecie wysłać linki do wykładów, aby i oni mogli z nich skorzystać. Dzisiejszy wykład zatytułowany jest Jezus kontra szatan. A zatem zostawiam Was z pastorem Markiem Finleyem. Witam i zapraszam na pierwszy wykład z cyklu poświęconego proroctwom biblijnym Trzy Kosmiczne Przesłania – Ostatni konflikt na Ziemi. We współczesnym świecie widzimy niepewność. Zawodzą prognozy ekonomiczne. Następuje rozchwianie w polityce. Coraz bardziej doskwiera nam globalne ocieplenie. Mnożą się pandemie, epidemie, klęski żywiołowe. Zadajemy sobie pytanie, co przyniesie przyszłość? Czy Bóg ma dla naszego pokolenia przesłanie mogące przygotować nas na to, co dla świata będzie zaskakującym wydarzeniem? Dobra nowina jest taka, że Księga Apokalipsy czy też Objawienie Jana zawiera ostatnie Boże przesłanie dla ludzkości. Podczas tych wykładów będziemy studiować trzy kosmiczne przesłania, które przemawiają z mocą, ukazując sens i cel naszego życia. Pomódlmy się, zanim otworzymy Pismo Święte i zaczniemy zgłębiać pierwszy z tematów serii poświęconej trzem kosmicznym przesłaniom. Módlmy się. Niebiański Ojcze, dziękujemy Ci serdecznie za Twoje przesłanie dla naszego pokolenia. Za to, że nie pozostawiłeś ludzkości samej sobie, skazanej na błądzenie w chaosie i ciemności. Dziękujemy za światło Twojego słowa i niebiańskie przesłania, niosące nam nadzieję, bezpieczeństwo i sens życia. Dziękujemy za to w imieniu Jezusa. Amen. Ten wykład będzie wstępem do Trójanielskiego Poselstwa. Może słyszeliście już tę nazwę, ale jej znaczenie jest dla Was niejasne. W Apokalipsie Bóg kieruje do całej ludzkości trzy bardzo ważne przesłania, które radykalnie zmieniają kierunek naszego życia. W obrazie ukazanym w Apokalipsie przesłania te głoszone są przez aniołów lecących środkiem nieba. Nazwaliśmy je trzema kosmicznymi przesłaniami. Wiążą się one z wszechświatowym bojem, z odwieczną walką między dobrem a złem. Zawierają one ostatni przekaz Chrystusa dla ludzkości. Aby zrozumieć je w pełni, musimy poznać szerszy kontekst wielkiego boju między dobrem a złem. W tym wykładzie przyjrzymy się 12 rozdziałowi Apokalipsy, który jest wstępem do rozdziału 14. Tematem 12 rozdziału jest zwycięstwo Jezusa nad szatanem. Apokalipsa ukazuje prawdziwą historię i demaskuje szatana. Pozwólcie, że zilustruję to wydarzeniami, które miały miejsce podczas II wojny światowej. Nazistowskie Niemcy zaatakowały Wielką Brytanię. Niemieckie dywizje pancerne błyskawicznie zajęły Europę. Następnie Niemcy uderzyli na Wielką Brytanię oddzieloną od lądu europejskiego jedynie wąskim kanałem La Manche. Hitler zamierzał błyskawicznie podbić Wyspy Brytyjskie. Niemieckie lotnictwo prowadziło intensywne naloty bombowe niemal każdej nocy. Premier Churchill obmyślał sposób obrony w swoim podziemnym gabinecie wojennym. Obecnie ten londyński bunkier można zwiedzać. Sam miałem okazję kiedyś być tam kilka razy. W bunkrze tym planowano strategię wojenną. W jego pobliżu, nad Tamizą, w miejscu zwanym Bletchley Park, pracowała grupa matematyków łamiących kody. Ich celem było złamanie kodu słynnej niemieckiej Enigmy. Niedawno Simon Singh napisał książkę na temat nieznanej historii szyfrów i ich łamania. Opisuje w niej historię matematyków z Bletchley Park. Enigma generowała 159 milionów różnych szyfrów, a odkrycie klucza do ich złamania było nie lada wyzwaniem. Grupa matematyków rozpracowujących szyfry pracowała pod kierunkiem oficera brytyjskiego wywiadu Alana Turinga, uchodzącego za genialnego specjalistę. Jemu też przypisano sukces, kiedy wreszcie szyfr Enigmy został złamany. Od tej pory brytyjski wywiad był w stanie śledzić ruchy niemieckich łodzi podwodnych. Dzięki temu alianckie okręty unikały ataków i jednocześnie skutecznie niszczyły wskazane cele. W ten sposób matematycy z Bletchley Park znacząco przyczynili się do skrócenia wojny. Jeden z nich powiedział: nie wiem, czy dokonanie Turinga pozwoliło nam wygrać wojnę, ale śmiem twierdzić, że bez tego odkrycia moglibyśmy ją przegrać. Tak więc matematycy odegrali decydującą rolę w kwestii rozpoznania pozycji niemieckich okrętów podwodnych, dzięki czemu alianci mogli skutecznie z nimi walczyć. Księga Apokalipsy jest jak matematyk łamiący szyfry. Łamie szyfr szatana i demaskuje jego plany. Studiując proroctwa Apokalipsy, odkryjemy, jak szyfr szatana może zostać złamany. Apokalipsa demaskuje plany szatana i objawia plan Boga. 12 rozdział Apokalipsy ukazuje panoramę wielkiego boju, wszechświatowych zmagań między dobrem a złem. Temat 12 rozdziału Księgi Apokalipsy można podsumować hasłem: Jezus zwycięża, szatan przegrywa. W rozdziale tym ukazane są 4 wielkie odsłony tego boju. Przyjrzyjmy się im kolejno. Przygotują nas one do zrozumienia 3 kosmicznych przesłań z 14 rozdziału Apokalipsy. Odsłona pierwsza to walka o tron. Wybierzmy się w podróż przez tysiąclecia. Wybierzmy się w podróż do sali tronowej wszechświata, do epicentrum wielkiego boju, do miejsca, w którym ten bój się rozpoczął. W 12 rozdziale Księgi Apokalipsy czytamy: i wybuchła walka w niebie. To dość dziwne miejsce na toczenie wojny. Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny zwany diabłem i szatanem, który zwodzi. Zwróćcie uwagę na te słowa: zwodzi cały świat. Szatan jest kłamcą, zwodzicielem. Zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. Każdy anioł musiał dokonać wyboru. Biblia mówi, że walczył smok i jego aniołowie, z Michałem i jego aniołami. Tak więc w centrum wszechświata wywiązał się bój. Gwiezdna wojna między siłami dobra a siłami zła. Między siłami nieba a siłami, które przeszły na stronę złego. Bój ten toczył się o lojalność, o to, kto jest godny, by panować. Był to bój, którego skali nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Każdy anioł musiał podjąć decyzję. W tym pierwszym konflikcie nikt nie mógł zachować neutralności. Jakiś czas temu przeczytałem fascynującą historię, która ilustruje kwestię neutralności wobec konfliktu bądź kryzysu. Pewien student poszukiwał oferty pracy, starając się znaleźć dobrze płatne zajęcie na wakacje. Studiował na chrześcijańskiej uczelni i płacił dość wysokie czesne. Musiał sporo zarobić, więc uważnie przeglądał oferty. W końcu doszedł do wniosku, że najlepiej zarabiają drwale w Kanadzie. Oferta była naprawdę atrakcyjna finansowo. Tak więc postanowił złożyć podanie i wyjechać do Kanady, by pracować przy wyrębie drzew. Gdy jego koledzy dowiedzieli się o tym, powiedzieli mu: słuchaj, jeśli tam wyjedziesz, to ci nieokrzesani, pijący alkohol, przeklinający drwale rozerwą cię na strzępy. Jesteś słabeuszem, nie umiesz się nawet bić. Więc kiedy dowiedzą się, że jesteś chrześcijaninem, dadzą ci wycisk. Będą z ciebie szydzić i dokuczać ci tak, że nie wytrzymasz tam długo. Ale chłopak potrzebował pieniędzy, więc pojechał do Kanady. Kiedy wrócił, przyjaciele zapytali: jak wytrzymałeś, pracując z tymi ludźmi całe lato? Chłopak uśmiechnął się i odpowiedział: zarobiłem dużo pieniędzy i nie miałem żadnych problemów. Jak to możliwe? Jak ci się to udało? Nie powiedziałem im, że jestem chrześcijaninem. Neutralność. Nie przyznałem się, że jestem chrześcijaninem. W tym wszechświatowym boju między dobrem a złem, każdy anioł musiał dokonać wyboru. Trzy kosmiczne przesłania, które będziemy zgłębiać w kontekście ostatniego konfliktu na Ziemi u kresów dziejów świata, zmuszają każdego człowieka do podjęcia decyzji. Nie ma neutralności, nie ma ziemi niczyjej w tym wielkim konflikcie dobra ze złem. Otóż wolność wyboru jest podstawową zasadą Bożego panowania. Bóg stworzył nas jako istoty posiadające sumienie, rozum i osąd moralny. Każdy z nas ma wszczepioną zdolność do wybierania. W ramach ostatniego konfliktu na Ziemi cała ludzkość znajdzie się w tym dziejowym momencie wyboru. Pod koniec Apokalipsy w rozdziale 22 zawarte jest oświadczenie: kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca. Każdy człowiek będzie musiał podjąć decyzję. Być może jeszcze tego nie rozumiesz. Być może starasz się zachować neutralność, nie opowiadając się po żadnej ze stron. Nie powierzyłeś swego losu Chrystusowi, ale w głębi serca wiesz, że powinieneś to zrobić. Teraz jest czas na podjęcie decyzji. Żyjemy w czasie największego przełomu w dziejach świata, w ostatnim, kulminacyjnym okresie historii. Bóg nigdy nie wywiera na nas presji, bo wolność wyboru jest podstawową zasadą Jego panowania. Pewna XIX-wieczna pisarka, mająca głębokie zrozumienie spraw duchowych, napisała w 1899 roku: Chrystus wskazuje, że w Jego służbie nie ma miejsca na neutralność. Na co nie ma miejsca? Na neutralność. Służba ta wymaga zupełnego poświęcenia myśli, mowy, ducha oraz całego umysłu i ciała. Chrystus wzywa nas, byśmy poświęcili Mu się zupełnie. Dalej czytamy: nie wystarczy opróżnić naczynia. Musi ono zostać napełnione łaską Chrystusa. Jezus pragnie okazać nam swą życzliwość. Pragnie działać w nas z mocą. Pragnie napełnić nas Duchem Świętym. Chce, byśmy z mocą wydawali świadectwo o Nim, świecąc w ciemnym świecie. Nie ma neutralności w ostatnim konflikcie na ziemi. Zwróćcie uwagę, co mówi Pismo Święte. Apokalipsa, rozdział 12. Walczył smok, to znaczy diabeł. Apokalipsa nazywa diabła smokiem. I aniołowie jego, lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. Chcę podkreślić w tym wersecie słowo ale. Diabeł i jego aniołowie walczyli, ale nie przemogli. W pierwszej bitwie między Chrystusem a szatanem Jezus zwycięża, a szatan przegrywa. Jezus jest potężnym wojownikiem. Jezus jest zwycięskim wodzem. Jezus jest zwyciężającym Panem. Jezus jest triumfującym królem. Jezus nigdy nie przegrał w walce z szatanem. Nie przegra też w walce o ciebie, przyjacielu, bo jest triumfującym królem. Kiedy trzecia część aniołów, jak mówi Apokalipsa, zbuntowała się i walczyła przeciwko Chrystusowi w niebie, Jezus wytrzymał napór i dzięki swojej potędze wyrzucił ich z nieba. W drugiej odsłonie Jezus znów zwycięża, a szatan przegrywa. Minęły tysiące lat. Szatan obmyśla swoją kolejną strategię. Chrystus ma przyjść na świat jako Mesjasz. Jezus ma się urodzić jako człowiek na ziemi, a szatan zamierza zgładzić go już jako bezradne dziecko. W 12 rozdziale Apokalipsy czytamy: I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby, skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię. Smok to szatan. Stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby, skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię. Kim jest to dziecię? Ten syn urodzony przez kobietę. To sam Jezus Chrystus. Dalej czytamy: I porodziła syna chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną. Chrystus narodził się z dziewicy w Betlejem. Liczne proroctwa Starego Testamentu mówią o narodzeniu Chrystusa. Księga Micheasza, rozdział 5, mówi, że Chrystus urodzi się w Betlejem. Księga Izajasza, rozdział 7, mówi, że Chrystus urodzi się z dziewicy. Księga Liczb zapowiada, że znakiem jego narodzin będzie niezwykła gwiazda oznaczająca miejsce jego narodzin. Nie tylko jego narodziny zostały przepowiedziane. Księga Izajasza w rozdziale 61 zapowiada jego życie i służbę. W psalmie 22 jest mowa o jego śmierci przez ukrzyżowanie, a nie przez ukamienowanie. Księga Zachariasza zapowiada, że zostanie on wydany za 30 srebrników przez przyjaciela, a nie przez wroga. Tak więc Chrystus, dziecię narodzone z dziewicy, jest ucieleśnionym Bogiem, a nie tylko dobrym człowiekiem. Jest kimś więcej niż nauczycielem moralności czy przywódcą religijnym. On jest Synem Bożym. I porodziła syna, chłopczyka, który ostatecznie rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną. Jest to bardzo ciekawe wyrażenie, laska żelazna. W Biblii laska jest symbolem panowania, władania. Jak pamiętacie, Mojżesz uniósł laskę i Morze Czerwone się rozstąpiło, a Izraelici przeszli ponad 30 kilometrów po dnie sięgającym na głębokość ponad 40 metrów. Był to cud dokonany przez Boga. W Biblii laska jest symbolem panowania, władania. Czy pamiętacie, jak laska Mojżesza zamieniła się w węża, który pożarł węże wyczarowane przez egipskich magów? Laska symbolizuje wyższość, władzę. A co oznacza żelazna laska? Otóż żelazna laska jest symbolem niezłomnego, wszechwładnego, niezachwianego panowania. Gdy Chrystus przyszedł na świat jako niemowlę, szatan usiłował go zgładzić. Na każdym etapie życia Jezusa szatan podejmował takie próby przy jego narodzinach, w dzieciństwie i młodości, w czasie kuszenia na pustyni i wreszcie na Golgocie. Ale Jezus będzie rządził laską żelazną. Jezus jest niepokonany. Jezus jest wszechmocny. Jezus jest niezwyciężony. Chrystus, który przyszedł na świat w ludzkiej postaci, umarł na krzyżu Golgoty i powstał z martwych. To nasz Zbawiciel objawiony w Apokalipsie. Jezus był kuszony pod każdym względem, jak my, i za każdym razem zwyciężył. Apokalipsa świadczy, że Jezus zwycięża, a szatan przegrywa. Szatanowi nie udało się zgładzić Jezusa, gdy ten był niemowlęciem. Nie udało mu się pokonać Jezusa przez całe Jego życie, ani nawet w czasie Jego męki i śmierci. Chrystus zwyciężył i dzieli się z nami swoim zwycięstwem. W czasie wielkiego przełomu, który nastąpi w świecie i zaskoczy ludzkość, możemy być bezpieczni w Chrystusie. Nasze życie może być zakotwiczone w Nim. Dzięki Niemu możemy być pewni, że nie będziemy zgubieni na wieki. Jeśli jesteśmy w Nim, żadne szatańskie ataki nie mogą nas zniszczyć, bo Wszechmocny, zmartwychwstały Chrystus pokonał szatana. W pierwszej odsłonie szatan zostaje wyrzucony z nieba. Jezus zwycięża, szatan przegrywa. W drugiej odsłonie szatan usiłuje zgładzić Jezusa jako Mesjasza. Ale znów Jezus zwycięża, a szatan przegrywa. W 12 rozdziale Apokalipsy czytamy: I usłyszałem donośny głos w niebie mówiący. Jaki głos? Donośny. Dlaczego? Bo Bóg chce, żebyśmy to usłyszeli. Usłyszałem donośny głos w niebie mówiący. Teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca Jego. Co nastało wraz z narodzeniem Jezusa? 4 rzeczy. Zbawienie w Chrystusie, moc w Chrystusie, Królestwo Boże w Chrystusie, i władza nad tym królestwem dana Chrystusowi. Dzięki narodzinom Jezusa mamy zbawienie, moc, Królestwo Boże oraz władzę Chrystusa nad nami. Chrystus oddał życie, by uznać nas za sprawiedliwych na mocy swojej krwi. Zmartwychwstały Chrystus czyni nas sprawiedliwymi przez swoje wstawiennictwo. Dzięki śmierci Chrystusa otrzymaliśmy w darze zbawienie. Łaska, przebaczenie i miłosierdzie zostały nam dane dzięki Jego ofiarnej śmierci. Ale Jezus jest nie tylko ofiarowanym barankiem, jest także żyjącym kapłanem. Jako nasz żyjący kapłan udziela nam siły, łaski i mocy. Zwróćcie uwagę na to, co o naszym zwycięstwie w Chrystusie jest napisane w 12 rozdziale Apokalipsy. A oni zwyciężyli Go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego. Musimy podkreślić 3 elementy w tym wersecie. Po pierwsze, zwyciężyli. Co to znaczy zwyciężyć szatana? Drugi element, przez krew baranka. Co to oznacza w praktyce? Trzeci element, który musimy zrozumieć, to słowo świadectwa. Mamy tu cytat z publikacji zatytułowanej Świadectwa dla Kościoła. Jest to kompilacja licznych świadectw skierowanych przez Ellen White do wierzących. Świadectw pełnych łaski, wsparcia i napomnienia. W tym świadectwie pisała ona do pewnego mężczyzny, którego żona ciężko zachorowała. Ów młody człowiek popadł w głębokie przygnębienie i potrzebował pomocy. Twoje życie zmieniło się w pasmo nieszczęść. Przytłaczają cię złe przeczucia. Twoja wyobraźnia tworzy ponure obrazy, a mrok niewiary spowija cię zupełnie. Nikt jednak nie może ci pomóc bardziej niż ty sam. Jeśli pragniesz wiary, to niech twoje słowa tchną wiarą, nadzieją i radością. Pamiętacie, co mówi cytowany wcześniej werset z 12 rozdziału Apokalipsy? Zwyciężyli przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego. Ellen White, która wyjątkowo dobrze rozumiała sprawy duchowe, radzi temu młodemu człowiekowi i jego żonie. Jeśli chcecie mieć wiarę, co powinniście czynić? Powinniście wypowiadać słowa, które tchną wiarą, które tchną nadzieją i radością. Innymi słowy, wiedząc, że Chrystus odniósł zwycięstwo nad siłami zła, mocami ciemności, żyjemy Jego zwycięstwem. Żyjemy tym zwycięstwem, bo On odniósł je dla nas. Tak więc niezależnie od tego, jak się czujemy, zniechęceni, zawiedzeni, słabi, nie musimy mówić o naszej słabości, ale wołamy do Boga w wierze. Trzymamy się wiarą żywej rzeczywistości, która jest w Chrystusie. Żyjąc w czasie największego kryzysu w historii świata, w ostatnich godzinach dziejów Ziemi, będziemy otoczeni ciemnością. Sytuacja na świecie będzie się pogarszać z dnia na dzień. Nastąpi załamanie gospodarki. Będą się szerzyć pandemie. Nastąpi polityczny impas. Będą wybuchać wojny, pojawi się głód i zarazy. Patrząc na to wszystko, będziemy przytłoczeni, przygnębieni, ale wtedy mamy patrzeć nie na to, co jest, ale na to, co będzie. Mamy patrzeć na tego, którego imię brzmi Jestem. Nie na to, co jest, ale na tego, który mówi Jestem. Jezus Chrystus, Syn Boży, ma wszelką moc. On pokonał złego. Nasza wiara wzrasta, gdy przyjmujemy zwycięstwo Chrystusa jako swoje. Nasza wiara wzrasta, gdy przyjmujemy zwycięstwo Chrystusa w Jego życiu, w Jego śmierci i w Jego zmartwychwstaniu. Żyjemy tym zwycięstwem. W 12 rozdziale Apokalipsy czytamy: I usłyszałem donośny głos w niebie. Czytaliśmy wcześniej ten werset. Wyjaśnijmy jego znaczenie. Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo pomazańca Jego. Dlaczego? Gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, to znaczy szatan, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. Szatan został pokonany, wyrzucony z nieba. Został pokonany w niebie i na Golgocie. Ale nadal toczy się walka na ziemi, walka o Twój umysł, Twoje serce i Twoją duszę. Ta walka wciąż trwa. W liście do Efezjan, rozdział 6, czytamy: Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. W tym wszechświatowym boju między dobrem a złem, w ostatnim konflikcie na ziemi, znajdujemy się w samym środku bitwy. Szatan nie ustąpi łatwo. Jeśli właśnie doświadczasz trudności, życiowego kryzysu, jeśli toczysz walkę i wydaje się, że siły ciemności triumfują, to pamiętaj, że znajdujemy się w samym środku wszechświatowego konfliktu. Ale ten sam Jezus, który wyrzucił szatana z nieba, który pokonał go swoim życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem, jeśli uchwycisz Jego dłoń przez wiarę, jeśli otworzysz serce na Jego miłość, ten wszechobecny Chrystus podtrzyma Cię, wyratuje Cię, rozerwie krępujące Cię kajdany. Biblia mówi: a oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Przyjrzeliśmy się znaczeniu wyrażenia słowo świadectwa. Mamy mówić o zwycięstwie w Chrystusie, ale co to znaczy, że zwyciężyli przez krew baranka? Nie zwyciężają, ale zwyciężyli. Zwycięstwo już jest nasze. Nie są zwyciężeni, ale zwyciężyli. Nie są pokonani, ale triumfują. Nie przegrali w bitwie, ale wygrywają bitwę. Słowo przetłumaczone jako zwyciężyli jest naprawdę fascynujące. W języku greckim brzmi ono nikao. Stary Testament został napisany po hebrajsku, a Nowy Testament po grecku. Słowo nikao znaczy zwyciężyć, przemóc, triumfować, wyjść zwycięsko. Tak więc słowo przetłumaczone jako zwyciężyli jest tłumaczeniem bardzo mocnego greckiego słowa kojarzonego z zupełnym podbojem, zwycięstwem. Gdy Biblia mówi o tych, którzy zwyciężyli szatana, to nie mówi, że trochę zwyciężyli, czy w jakimś sensie zwyciężyli. Zwyciężyli totalnie. Jest to bardzo mocne słowo. To znaczy, że zwycięstwo jest pewne dla tych, którzy są w Chrystusie, którzy pokładają w Nim ufność, którzy polegają na Jego łasce i mocy. W Apokalipsie słowo baranek oznacza Chrystusa. Zwróćcie uwagę, że Biblia mówi: zwyciężyli przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Słowo baranek jest użyte w Apokalipsie 28 razy. Liczby w tej księdze mają bardzo ciekawe, symboliczne znaczenie. Liczba 4 oznacza powszechność. Na przykład 4 strony świata oznaczają pełnię, całość, wszystkie kierunki, wszystkie języki i ludy. To właśnie oznacza liczba 4. W Apokalipsie liczba 7 oznacza doskonałość. Mamy 7 kościołów, 7 pieczęci, 7 trąb, 7 duchów bożych, 7 dzień tygodnia. Wszystko to występuje w Apokalipsie. 4 razy 7 to 28. Tak więc w Apokalipsie Chrystus jako Baranek Boży jest Zbawicielem wszystkich ludzi i to Zbawicielem doskonałym, gdyż złożył doskonałą ofiarę za grzechy ludzkości i całkowicie pokonał moce zła. Przyjrzyjmy się jednemu z tych 28 fragmentów Apokalipsy, które mówią o Jezusie jako Baranku Bożym. W rozdziale 5 czytamy: I widziałem pośrodku między tronem a 4 postaciami i pośród starców stojącego baranka jakby zabitego. To bardzo dziwne miejsce dla zabitego baranka. Zaglądamy do nieba i widzimy tam zabitego baranka, któremu całe niebo oddaje cześć i który miał 7 rogów i 7 oczu. W Biblii rogi są symbolem władzy. 7 rogów to doskonała władza. Oczy są symbolem mądrości. Oznacza to, że Chrystus, zabity baranek w niebie, w doskonałej mądrości realizuje plan naszego zbawienia przez swoje życie, przez swoją śmierć na krzyżu i arcykapłańską służbę. Ma też całą moc, by pokonać szatana. Zaś 7 duchów odnosi się do pełni działania Ducha Świętego, który wnosi do naszego życia moc i mądrość Chrystusa. Zabity baranek Boży znajduje się bezpośrednio przed tronem Bożym. Zanim Jan ujrzał zabitego baranka w niebie, widział zapieczętowaną księgę w ręku Boga zasiadającego na tronie. Ta księga oznacza sąd Boży. Anioł zapytał: „Któż jest godny otworzyć księgę?” Ale nie znalazł się nikt godny. Jan zaczął głośno płakać, bo wiedział, że jeśli nikt nie otworzy tej księgi, cały wszechświat przepadnie, a z nim oczywiście ludzkość. Wtedy właśnie pojawił się baranek, Jezus Chrystus. Pamiętacie zapewne, co powiedział Jan Chrzciciel, kiedy Jezus przyszedł do niego, aby przyjąć chrzest. Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. W oryginale jest użyte wyrażenie dźwiga grzech świata. Tak więc Jezus zdejmuje z nas grzech, winę, hańbę, potępienie i niweczy moc panującego nad nami grzechu. Znany biblista William Barclay napisał: „Przebaczenie dokonane na mocy ofiary Chrystusa sprawia, że szatan nie ma żadnego realnego oskarżenia, którym mógłby się posłużyć. Szatan, oskarżyciel, nie ma do dyspozycji żadnego skutecznego oskarżenia. Dlaczego? Dzięki krwi baranka. Rozdział 12, odsłona 2. Zwyciężyli go przez krew baranka. To znaczy, że przez śmierć Chrystusa moce ciemności zostały rozbrojone. Szatan został pokonany. Otrzymaliśmy przebaczenie oraz wolność od winy. Dlatego nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Charles Wesley wyraził to tak: „O, powstań duszo ma i zrzuć swej winy lęk. Ofiary krwawej dar usprawiedliwia Cię. Przed tronem Boże Twym mój Zbawca wstawia się. Na ranach dłoni swych napisał imię me”. Mamy Zbawiciela, który umarł za nas, żył dla nas i wstąpił dla nas do nieba. O, powstań duszo ma i zrzuć swej winy lęk, ofiary krwawej dar usprawiedliwia Cię. Gdy przychodzisz do Chrystusa, gdy przyjmujesz Jego ofiarę na krzyżu, gdy jesteś Jego dzieckiem, to dzięki Jego zwycięstwu masz już zapewnione miejsce w niebie. Przez krew Jezusa otrzymujesz paszport do nieba. W liście do Efezjan czytamy, że Bóg wraz z Chrystusem nas wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Dziś żyjemy na ziemi, a nasze starzejące się ciała podlegają chorobom i słabości. Niepewni jutra mieszkamy na ziemi pełnej konfliktów, ale przez wiarę możemy już teraz mieszkać z Chrystusem w niebie. Przez wiarę jesteśmy tam tak realnie, jakbyśmy naprawdę tam byli, bo Jezus zagwarantował nam miejsce w niebie. Sporo podróżuję po świecie. Jakiś czas temu wyjeżdżałem z jednego z krajów Bliskiego Wschodu. Zazwyczaj mam ze sobą 2 amerykańskie paszporty. ale w jednym z nich zabrakło miejsca na pieczątki, a ja zapomniałem, że w drugim mam izraelską pieczątkę. Jeśli próbuje się opuścić kraj bliskowschodni, który nie utrzymuje stosunków dyplomatycznych z Izraelem, a ma się w paszporcie pieczątkę z izraelskiego lotniska, to można sobie narobić kłopotów. Ochrona lotniska może was nawet aresztować. Tak więc, opuszczając ten kraj, zgłosiłem się na odprawę paszportową. Oficer ochrony zaczął przeglądać mój paszport. Po chwili powiedział stanowczym tonem: „Izraelska pieczątka”. Milczałem, a on powtórzył z naciskiem: „Izraelska pieczątka”. Nie był zbyt miły, więc przyznałem: „Tak, to izraelska pieczątka”. Powiedział: „Proszę zaczekać”. Porozmawiał ze swoimi ludźmi i jeszcze raz powtórzył: „Izraelska pieczątka”. To prawda, podróżuję po całym świecie, również do krajów Bliskiego Wschodu, Turcji, Jordanii, Egiptu i tak dalej. A on wciąż swoje: „Izraelska pieczątka”. I poszedł z moim paszportem na posterunek policji. Serce zaczęło mi bić szybciej. Modliłem się: „Boże, proszę”. Oficer wrócił, a ja byłem pewny, że zaprowadzi mnie na policję. Ale on oddał mi paszport i krzyknął: „Proszę iść natychmiast”. Nie trzeba mi było powtarzać dwa razy. Wystartowałem jak sprinter i to wszystko przez niewłaściwą pieczątkę. Nieco później miałem zupełnie inne doświadczenie. Gdy wróciłem do Stanów Zjednoczonych, wręczyłem swój amerykański paszport oficerowi ochrony, a on uśmiechnął się i powiedział: „Witamy w domu”. Na czym polegała różnica? Jestem obywatelem Stanów Zjednoczonych. Mam paszport, który to poświadcza. Przez Jezusa Chrystusa i Jego krew masz paszport do wieczności. Jezus mówi: „Witaj w domu, moje dziecko. Tu jest twoje miejsce”. Dzięki Chrystusowi to jest nasze miejsce. Nie jesteśmy już obcymi, ale obywatelami Królestwa Bożego. Szatan oskarżył Boga o to, że jest dyktatorem, tyranem, który nie kieruje się dobrem swoich stworzeń, ale przez krzyż Golgoty, przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, szatańskie oskarżenia zostały oddalone. Mamy Zbawiciela, który otworzył dla nas drzwi do nieba. Na krzyżu miłość odniosła zwycięstwo nad nienawiścią, sprawiedliwość nad niesprawiedliwością, dobroć nad złem. Napoleon Bonaparte powiedział kiedyś swoim żołnierzom: „Aleksander, Juliusz Cezar, Karol Wielki i ja założyliśmy wielkie imperia, ale na czym były oparte te twory naszego geniuszu? Na przemocy. Jedynie Jezus zbudował swoje imperium na miłości i po dziś dzień miliony są gotowe umrzeć dla Niego. Królestwo nie z tego świata zbudowane jest na łasce i miłości Chrystusa. Apokalipsa zaprasza nas do tego królestwa, do doświadczenia tej łaski i miłości. Jezus mówi do nas dzisiaj: „A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Chrystus idzie z nami przez ciemności tego świata. W czasie ostatniego konfliktu na Ziemi trzy kosmiczne przesłania przemawiają do naszych serc. Przypominają nam, że Chrystus jest z nami i że objawia się nam w swojej miłości, łasce i dobroci. Odsłona pierwsza. Walka zaczęła się w niebie. Szatan został wyrzucony, nie przemógł. Odsłona druga. Szatan usiłował zgładzić Jezusa jako Mesjasza. I w tej drugiej odsłonie Jezus znów zwyciężył, a szatan poniósł klęskę. Chrystus umarł, ale zmartwychwstał i żyje dla nas w niebie. Odsłona trzecia. Szatan atakuje lud Boży w średniowieczu. Mijały wieki. Średniowiecze to długi okres nazywany wiekami ciemnymi. Apokalipsa, rozdział 12, mówi: „I uciekła niewiasta”. Kim jest niewiasta? W biblijnych proroctwach kobieta symbolizuje Kościół. I uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez 1260 dni. Warto zauważyć, że przed każdym atakiem szatana Bóg ma przygotowane miejsce ucieczki dla swoich dzieci. Za każdym razem, gdy szatan was atakuje i czyha na wasze życie, Bóg przygotowuje dla was ratunek, bezpieczne schronienie. Jezus już pokonał szatana. Mówi o tym cała Apokalipsa. Jezus zwycięża, szatan przegrywa. Wróćmy do naszego wersetu. Niewiasta Kościół ucieka na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez 1260 dni. A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę. Niewiasta to Kościół, która porodziła chłopczyka. Kim jest ten chłopczyk? To Jezus. Zatem szatan usiłował pokonać Jezusa w niebie, ale został wyrzucony. Starał się zgładzić Chrystusa na ziemi, ale i tego nie mógł dokonać. I dano niewieście 2 skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię, na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy i pół czasu z dala od węża. W 6. wersecie jest mowa o 1260 dniach. Tutaj o czasie, czasach i połowie czasu. To ten sam okres. Zwróćcie uwagę, co się dzieje z Kościołem na pustyni. Jest żywiony. Gdy diabeł was atakuje i usiłuje zniszczyć, gdy idziecie przez pustynię w ciemności, Bóg ma miejsce przygotowane dla was. Nie tylko daje wam schronienie, ale również was żywi. Nawet w ciemności wzrastacie duchowo. Być może niedawno przeżyliście dramat rozwodu. Czujecie się samotni, pokonani, zniechęceni. Może straciliście pracę i przeżywacie trudności finansowe. Może od dawna walczycie z nałogami i jesteście bliscy załamania. Chrystus z Apokalipsy mówi do was właśnie teraz. Kimkolwiek jesteście, gdziekolwiek jesteście, Jezus mówi. Na pustyni twojego życia, w mroku twojego życia, nakarmię twoją duszę. Nigdy wcześniej nie przegrałem bitwy z szatanem i nie przegram jej także w twoim życiu. A co oznacza okres 1260 lat? Biblijne proroctwa często stosują szyfr. Jak matematycy z Bletchley Park musieli poznać szyfr Enigmy, tak i my musimy znać szyfr użyty przez Boga, by zrozumieć Jego przesłanie. Bóg mówi o bestiach symbolizujących królestwa. Będziemy to studiować w ramach tej serii, dlatego nie przeoczcie żadnego wykładu. Mówiąc o 1260 dniach, Bóg także stosuje szyfr, by wyrazić proroczy okres. Uczeni, w tym także nie będący chrześcijanami, mówią o wiekach ciemnych. Czy 1260 dni mamy rozumieć dosłownie? Co Biblia mówi w tej kwestii? Księga Liczb, rozdział 14 podaje: według liczby dni, w ciągu których badaliście tę ziemię, a było ich 40, dzień licząc za rok, będziecie ponosić karę za wasze winy przez 40 lat. Izraelscy zwiadowcy wyruszyli, by obejrzeć ziemię obiecaną. Przemierzali ją przez 40 dni. Ponieważ Izraelici nie chcieli wyruszyć i jej zająć, Bóg przepowiedział, że będą wędrowali po pustyni przez 40 lat. Tę biblijną zasadę nazywamy zasadą dzień za rok. W proroctwie symbolicznym jeden dzień oznacza jeden rzeczywisty rok. To nie znaczy, że w Biblii słowo dzień jest zawsze rozumiane jako rok. W zwyczajnej narracji dzień to po prostu dzień. Jedynie w kontekście proroczych symboli ma zastosowanie zasada dzień za rok. Księga Ezechiela, rozdział 4, ta sama zasada. Wyznaczam ci po jednym dniu za każdy rok. W Księdze Daniela i Apokalipsie ukazane zostały wielkie imperia: Babilon, Medopersja, Grecja i Rzym. Imperium rzymskie zostało podzielone. Potem nastał okres znany jako wieki ciemne. Rozpoczął się on, gdy Kościół rzymski połączył się z państwem, a następnie wypędził z Rzymu ostatnie z barbarzyńskich plemion Ostrogotów. Większość historyków uznaje rok 538 za początek okresu 1260 lat. To znaczy, że okres ten miał się zakończyć w 1798 roku. Co działo się w tym okresie? Doświadczenia chrześcijan w tym czasie dobrze opisuje drugi list do Koryntian. Zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni. Zakłopotani, ale nie zrozpaczeni. Prześladowani, ale nie opuszczeni. Powaleni, ale nie pokonani. W tym okresie oficjalny Kościół był zjednoczony z państwem. Wskutek tego lud Boży był uciskany. Władze kościelne prześladowały wszystkich, którzy nie poddawali się ich dyktatowi. Ale jak mówi Biblia, byli oni uciskani, ale nie pognębieni, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni, prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani. W tym czasie Bóg chronił swój lud. Gdy okres 1260 lat dobiegł końca, Napoleon posłał generała Berthiera do Rzymu z rozkazem aresztowania papieża Piusa VI, który zmarł na wygnaniu. Zakończył się długi okres prześladowań. Lud Boży odniósł zwycięstwo. Światło prawdy nie zostało zgaszone. 4 odsłony z 12 rozdziału Apokalipsy są wstępem do 3 kosmicznych przesłań. Odsłona pierwsza. Chrystus zwycięża, szatan przegrywa. Źli aniołowie zostają wyrzuceni z nieba. Odsłona druga. Jezus rodzi się jako niemowlę w Betlejem. Szatan usiłuje go zgładzić, ale Jezus zwycięża, a szatan przegrywa. Jezus umiera dla naszego zbawienia. Królestwo Boże nadeszło. Jezus zmartwychwstaje i żyje jako nasz arcykapłan. Jezus zwycięża, szatan przegrywa. Odsłona trzecia. Długi okres ciemności. Kościół jednoczy się z państwem, lud Boży jest prześladowany, ale światło prawdy nie zostaje zgaszone. Lud Boży nie został zniszczony, ale zwyciężył w tym długim okresie ciemności. W średniowieczu Bóg zawsze był ze swoim ludem. Nigdy nie opuścił swoich wiernych. Przeczytajmy teraz wspaniały fragment z książki Życie Jezusa. Chrystus cieszył się, że może uczynić dla swych wyznawców więcej, niż mogli prosić czy oczekiwać. Mówił z przekonaniem, wiedząc, że wszechmocny wyrok zapadł przed powstaniem świata. Wiedział, że prawda uzbrojona we wszechmoc Ducha Świętego zwycięży w walce ze złem i że splamiony krwią sztandar będzie triumfalnie powiewać nad jego naśladowcami. Wiedział, że życie jego wiernych uczniów będzie podobne do jego życia i stanie się pasmem nieprzerwanych zwycięstw, niewidocznych teraz, ale uznanych w wieczności. Pasmem czego? Nieprzerwanych zwycięstw. Wasze życie może być życiem zwycięskim. Jesteście po zwycięskiej stronie. Odsłona czwarta. Szatan przypuści gwałtowny atak na lud Boży w czasie końca. Dlatego w tej serii wykładów skupimy uwagę na Trójanielskim Poselstwie. W tym wykładzie spojrzeliśmy w przeszłość, ale w przyszłości szatan zaatakuje ponownie, ale i tym razem Jezus zwycięży, a szatan przegra. W 12 rozdziale czytamy: I zawrzał smok gniewem na niewiastę. Smok, szatan, wyrusza ponownie, aby podjąć walkę. Wszczął walkę w niebie, wszczynał ją przez wieki i będzie walczył przeciwko ludowi Bożemu aż do końca, przeciwko Bożemu Kościołowi ostatków. Odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. W ostatnich dniach historii świata Bóg będzie miał lud, Boży ruch przeznaczenia, lud poświęcony Chrystusowi, stojący całkowicie po Jego stronie, miłujący Go ponad wszystko. Ta miłość będzie się wyrażać w posłuszeństwie Jego przykazaniom. Oto najważniejsze pytanie w wielkim boju. Wobec kogo jesteśmy lojalni? Komu jesteście wierni? Czy stoicie po stronie Chrystusa? Czy jesteście po zwycięskiej stronie? Jezus nigdy nie przegrał z szatanem i nie przegra też w ostatnim konflikcie. Możemy być po zwycięskiej stronie. Choć doświadczamy ucisku, prześladowania, trudności, wyzwań, Chrystus nigdy nie porzuci ani nas nie opuści. Chcę wam przypomnieć historię Dana Crawforda. Afrykanie nazywali go Kongawantu, to znaczy ten, który gromadzi ludzi. Był on jednym z wychowanków Davida Livingstona. Urodził się w 1870 roku, a zmarł w 1926 roku. Był gorliwym świadkiem Chrystusa. Podróżował na krańce świata. Udawał się w głąb niezbadanych dżungli i pustkowi Afryki, aby głosić Jezusa. Pewnego razu przez sen skaleczył się dotkliwie w rękę. Napisał o tym w swoim dzienniku. W tym tygodniu znoszę dotkliwie cierpienie. Moje lewe ramię jest zainfekowane i bardzo mnie boli. Tak więc jesteśmy w rękach Boga i wszystko jest dobrze. Tego strasznego doświadczenia można było uniknąć, ale spałem w moim pokoiku głębokim snem. Zapomniałem o jodynie, moim najważniejszym lekarstwie. Mówię, że to straszne, ale przecież to właśnie w zaoranej glebie rosną piękne łany zbóż, co wyjaśnia, dlaczego chlubimy się z ucisków. Ale czy się chlubimy? Do widzenia, drodzy przyjaciele. Spotkamy się, gdy Zbawca pojawi się w chwale niezrównanej. Dan Crawford zmarł w Afryce. Został pochowany w pobliżu jeziora Mweru w Kongo, obok innych misjonarzy. Tuż przed śmiercią napisał wiersz na wyklejce swojej Biblii. Ja wpisałem te słowa na wyklejce swojej Biblii. Mówią one, że musimy przejść przez wyzwania, trudności, cierpienia, ale stoimy po zwycięskiej stronie. Oto te słowa. Nie mogę sam wichrom sprostać. Zbyt szybkie i wielkie są fale. Przez mgłę i chmury przedostać blask gwiazd nie może się wcale, lecz wiem, że znów w świetle dnia zwyciężymy, Jezus i ja. Zlękniony, zbłąkany, osłabły, tam gnę się, gdzie wieje wiatr. Zda mi się, żem silny, odważny, lecz znów mnie przeraża świat. On mnie ustrzeże aż do kresu dnia. I zwyciężymy. Jezus i ja. Jezus wyciąga do was dłonie. Apokalipsa zaprasza, przyjdźcie do Baranka Bożego. Niech obmyje was swoją łaską, napełni swoją miłością. Niech odrodzi was przez swojego ducha. On nigdy nie przegrał w walce ze złem. Czy wyciągniecie do Niego ręce, kiedy Charles będzie śpiewał „Drogi Panie, chwyć mą dłoń, prowadź mnie i siłę daj, poprzez mrok i ciemną noc, prowadź tam, gdzie światła blask”. Posłuchajmy pieśni. Precious Lord, take my hand, lead me on, help me stand. I'm tired and I'm weak, I am old. The storm, through the night, lead me on to your light. Take my hand, precious Lord, lead me home. My way grows drear, precious Lord, just linger near. When my life is almost gone, hear my cry, hear my call, hold my hand, lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me home. Take take my hand, precious Lord, lead me home. This world. Ten świat zmierza ku ostatecznemu globalnemu kryzysowi, którego nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Wszystko, co może zostać przesiane, zostanie przesiane. Instytucje, na których niegdyś polegaliśmy, upadną. Przed powtórnym przyjściem Jezusa tylko pokładana w Nim ufność pozwoli wam przetrwać. Kryzys czeka nas nie tylko w ostatnich dniach. Wielu z nas już dziś przeżywa kryzysy, z którymi sami nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. Właśnie teraz Jezus mówi: moje dziecko, ja nigdy nie przegrałem bitwy z szatanem. Nigdy nie przegrałem w konflikcie ze złem. Jestem z Tobą. Nigdy Cię nie opuszczę, ani nie zapomnę o Tobie. Jestem przy Tobie. Czy wyciągniecie do Niego ręce? Czy otworzycie dla Niego serca? Czy powiecie Mu: Jezusie, należę do Ciebie? Jest to najważniejsza decyzja w waszym życiu. Każdy anioł w niebie musiał dokonać wyboru. W czasach Jezusa ludzie musieli dokonać wyboru. W średniowieczu ludzie dokonywali wyboru. I w ostatnich dniach dziejów tego świata każdy człowiek będzie musiał dokonać wyboru. Gdy będziemy się modlić, czy chcielibyście powiedzieć: Jezusie, należę do Ciebie całkowicie, zupełnie, niepodzielnie? Módlmy się. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, dziękujemy Ci za zmartwychwstałego Chrystusa. Dziękujemy za to, że jesteśmy po zwycięskiej stronie. Dziękujemy za to, że pokonałeś szatana w niebie, pokonałeś go na ziemi w czasach Chrystusa, pokonałeś go w średniowieczu. Pokonałeś go w każdej erze historii świata. Dziękujemy Ci, Jezusie, że jesteś zwycięskim Panem. Zwyciężaj także w naszym życiu. Powierzamy się Tobie. Uczyń dla nas to, czego sami nie potrafimy. Obyśmy w Tobie, przez Ciebie i dzięki Tobie stali się zwycięzcami. Prosimy o to w Twoim imieniu. Amen. Niech Bóg was błogosławi, przyjaciele. W kolejnym wykładzie zaczniemy głębiej studiować Trzy Kosmiczne Przesłania. Ostatni konflikt na Ziemi. Nie opuśćcie żadnego spotkania. Przejdziemy do 14 rozdziału Apokalipsy i przyjrzymy się wizji ostatniego żniwa Ziemi. Zostańcie z nami. Zaproście przyjaciół, by studiowali wraz z wami. A dzisiaj pozostańcie z pewnością, że wasza dłoń spoczywa bezpiecznie w dłoni Chrystusa. Do zobaczenia. To był mocny wykład pastora Finleya. Pierwszy z 13 w serii zatytułowanej Trzy Kosmiczne Przesłania. Zapraszamy was do obejrzenia kolejnych wykładów w każdą niedzielę o godzinie 18 na stronie hopechannel.pl. Prosimy także, abyście zaprosili waszych przyjaciół i znajomych. Wyślijcie im linki do wykładów, aby i oni mogli odkrywać wspaniałe przesłania Księgi Apokalipsy. Niech dobry Bóg was błogosławi i do zobaczenia za tydzień. Niedziela, 18. Musicie być.